Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Środowiska liberalno-lewicowe atakują autorytet Jana Pawła II. Padają zarzuty, że papież Polak w niewystarczający sposób zwalczał nadużycia seksualne dzieci i młodzieży w Kościele. I na ten temat porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim publicysta Sebastian Karczewski. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Coraz częściej pojawiają się takie medialne ataki na świętego Jana Pawła II. Środowiska lewicowe zarzucają papieżowi Polakowi, że właśnie nie zwalczał w wystarczający sposób nadużyć seksualnych w Kościele. Jakby pan skomentował takie tezy? Znaczy, to jest pewnego rodzaju nieporozumienie, że dlaczego te środowiska, które mówią o rozdziale państwa od Kościoła, zwracają się w kierunku Kościoła z tymi zarzutami, bo od ścigania przestępstw jest wszelkiego rodzaju, a o tym mówimy w przypadku nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich, w przypadku tych przestępstw, od ścigania tych przestępstw jest policja, jest prokuratura, więc tu powinny być uwagi, jeżeli gdzieś są jakieś zaniedbania, w tym kierunku te środowiska powinny się zwrócić. Bo nie jest tak, że to księża, czy biskupi, czy kardynałowie, czy papież jest od ścigania tego rodzaju przestępstw. Więc tu jest pierwsze takie nieporozumienie. A druga rzecz taka istotna w tej sprawie, no dzisiaj żyjemy w czasach, w których oskarżenie o wykorzystywanie seksualne nieletnich lub tuszowanie tego rodzaju wykorzystywania jest najłatwiejszym oskarżeniem. Jeżeli kogoś nie lubię, ktoś mi się nie podoba, to najprościej jest tak oskarżyć, a zazwyczaj treść, sedno tych oskarżeń sięga gdzieś 40 lat, 50 lat wcześniej. No nie da się udowodnić, nie da się nic pokazać, nie da się niczego wykazać, więc to jest najprostsze. I te środowiska to stosowały w stosunku do księży, w stosunku do biskupów, do kardynałów. Wiadomo było, że w którymś momencie będzie to przerzucone na postać Ojca Świętego Jana Pawła II, bo ku temu to zmierzało, to było widoczne. I to, co istotne, często są to ataki wymierzone w osoby, które już nie żyją i które nie mają jak się bronić. Znaczy, w ogóle trudno jest przy takim oskarżeniu się bronić, bo w tego rodzaju sytuacjach odwrócono rzeczywistość, czyli jest domniemanie winy. I teraz osoba oskarżona musi wykazać, że działała zgodnie z prawem i tak dalej, że takie czy inne postępowanie, takie czy inne wydarzenie nie miało miejsca. Tutaj, jeżeli chodzi o księży, o biskupów, były ataki w stosunku do żyjących, natomiast najprościej jest sięgać dalej. Ja znam taki przypadek z Stanów Zjednoczonych, gdzie pewna pani oskarżyła księdza, że to był 2002 rok, że była molestowana przez niego w roku 1941. Ksiądz od 30 lat nie żył, więc nikt niczego nie sprawdzał, ale na liście tych przestępców widnieje ze zdjęciem. Więc to jest wypaczona rzeczywistość. I no tutaj wiadomo, Jan Paweł II jak nie może się bronić, nie obroni się przy tego rodzaju zarzucie. Druga rzecz jest taka, że my moglibyśmy stanąć w obronie, tylko nie wiemy konkretnie, czego dotyczy zarzut, bo to jest tak niedostatecznie. Zarzuty są bardzo nieprecyzyjne. Tak naprawdę no, w niewystarczający sposób tak zwalczał pewne przypadki nadużyć. Mnie zastanawia, dlaczego taki przekaz jest teraz, ponieważ przez wiele lat Jan Paweł II cieszył się w Polsce autorytetem i właściwie nadal jest pewną wizytówką Polski na świecie. I takich zarzutów kiedyś nie było. Teraz się zaczęły pojawiać. Pan ma jakiś pomysł, jakąś tezę, dlaczego te ataki zaczęły się pojawiać? Znaczy to są, wydaje mi się, że nakłada się tu kilka czynników. Po pierwsze, mamy czas, w którym środowiska również wewnątrzkościelne próbują wywrócić nauczanie Kościoła, zwłaszcza dotyczące moralności. I to trwa od dłuższego czasu już, a jeśli chodzi o wnętrze Kościoła, widzimy, co się dzieje na synodzie, na drodze synodalnej Kościoła niemieckiego.
I to jest ta jedna rzecz. Dlaczego w Jana Pawła II? Dlatego, że Jan Paweł II to właściwie papież XX wieku, który tak jak nikt inny sformułował nauczanie, wyjaśnił nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące antropologii biblijnej, dotyczące człowieka, rodziny, małżeństwa i tak dalej. I no nie można tego argumentami rozumowymi jak gdyby podważyć, więc uderza się w człowieka. Bo wiadomo, jeśli człowiek będzie podejrzany, wówczas całe jego nauczanie, całe jego twierdzenia też są podejrzane. To myślę, że to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że w zasadzie obecne pokolenie młodzieży, które dorasta, to jest to pokolenie, które już nie pamięta Jana Pawła II. Więc jest to rzecz o wiele prostsza. Łatwiej jest oskarżyć, stworzyć historię i przedstawić ją ludziom, bo tu chodzi przede wszystkim o młode pokolenie, którzy nie znają faktów, nie widzieli, nie byli świadkami. Starsi oczywiście mogą bronić, widzieli tą rzeczywistość, więc tu jest sytuacja troszeczkę inna, ale przyszłość Kościoła i przyszłość instytucji państwa zależy od tego pokolenia, które się teraz kształtuje. I myślę, że tu jest uderzenie w to pokolenie. I to są chyba te dwa najważniejsze czynniki, że to akurat tak się zbiegło. I o obecnym pokoleniu jeszcze porozmawiamy, bo to też jest bardzo ciekawy, ale jednocześnie niepokojący wątek. Jeżeli chodzi o tę pierwszą sprawę, o której pan mówił, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie właśnie w sprawie tych ataków i pisze tak: medialny atak na świętego Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje swoją przyczynę między innymi w nastawieniu do jego nauczania, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Czyli właściwie zgadza się jakby to, co pan mówił, że są to pewne ataki wymierzone może nie tyle w samego Jana Pawła II, co właśnie w to, co nam pozostawił. Pytanie tylko, bo to też trzeba powiedzieć, jeżeli są takie zarzuty ze strony mediów czy niektórych środowisk, to jak w rzeczywistości wyglądała postawa świętego Jana Pawła II wobec nadużyć w Kościele? Znaczy, Jan Paweł II, każdy, kto go obserwował, kto pamięta, kto śledził jego nauczanie i to wszystko, co za tym nauczaniem szło, wie, że to był człowiek prawdy, to był człowiek mowy tej tak, tak, nie, nie. Nie było niczego pośredniego w tym, więc tu wszystko było jasne. Ja też miałem tę okazję, że przez ostatnie lata pontyfikatu Ojca Świętego też jakoś bliżej byłem tego pontyfikatu, relacjonowałem jego podróże, relacjonowałem przemówienia i tam wszystko było przejrzyste i jasne. To był konkret. Więc zresztą to, co się działo, bo to było tak jakby odbicie lustrzane. Z jednej strony nauczanie Jana Pawła II, z drugiej to, co działo się poza, naprzeciw Jana Pawła II. Cię mówi, że po owocach widzieliśmy, jakie było to nauczanie. Jan Paweł II był świadkiem, a więc to, co mówił, za tym szła jego postawa, szły jego czyny. Wystarczy obejrzeć relacje chociażby ze Światowych Dni Młodzieży, świadectwa, dlaczego za nim szli ludzie. Przede wszystkim młodzież, bo to Ojciec Święty pociągnął młodzież. Dlaczego? Dlatego, że był autentyczny. Czyli nie było jak gdyby rozbicia między tym, co głosił, a tym, co robił. Jeżeli padają takie zarzuty, ale również w innych sytuacjach, nie chodzi o Jana Pawła II, ja zawsze pytam, o co chodzi? O konkret. To znaczy, jaki jest zarzut, czego on dotyczy i w jakiej konkretnej sytuacji? Zwróćmy uwagę, że w tych zarzutach, w tych wszystkich przekazie medialnym odnoszącym się do postaci Jana Pawła II nie ma konkretnego zarzutu, że w tej sytuacji on postąpił zaniedbał, tak, czy postąpił tak, jak inaczej. Nawet jeżeli ktoś tam formułuje, próbuje za wszelką cenę naciągnąć jak gdyby rzeczywistość do stawianej tezy, nawet to, jak to się mówi, nie trzyma się całości. Jest to wszystko niespójne. Ale świat medialny opiera się na tytułach, więc jeżeli rzucamy w przestrzeń publiczną takie hasło, że coś zaniedbał, czy niedostatecznie coś zrobił, warto zadać pytanie, a co miało być dostatecznie?
To ja tak pozwolę przerwać i wskazać na kilka rzeczy, które stały się za pontyfikatu Jana Pawła II. Kodeks prawa kanonicznego z 83 roku zobligował przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru będących sprawcami wykorzystania seksualnego nieletnich, małoletnich. No i tutaj wiązało się to łącznie z wydaleniem ich ze stanu duchownego. Mamy rok 94, indult dla kościoła w Stanach Zjednoczonych, podniesienie wieku ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat, wydłużenie okresu przedstawienia przestępstw wykorzystania małoletnich do 10 lat od ukończenia 18 roku życia przez osobę skrzywdzoną. Później, kilka lat później, podobny indult dla kościoła w Irlandii, więc widzimy, że było kilka tych kroków, działań, które w jakiś sposób miały jasno wskazać, że nadużycia są złe, że Jan Paweł II je potępia i w obrębie kościoła, bo tak jak pan wspomniał na początku, sprawców przestępstw ściga policja, ściga prokuratura, ale w samym kościele Jan Paweł II podejmował takie działania, które miały ukrócić takie procedery. Tak, no ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. W kościele, w historii kościoła katolickiego nigdy nie było przyzwolenia na tego rodzaju nadużycia. My mamy dekalog, mamy credo, według tego postępujemy i nigdy nie było czegoś takiego, że kościół zezwala na jakieś tego rodzaju zachowania. No, oczywiście, tak jak w każdym środowisku zdarzały się takie postaci i zdarzają się postaci, które nadużywają i funkcji, i te możliwości, wykorzystują pewne możliwości, ale to dotyczy każdego środowiska. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych sprawach, Jan Paweł II był w tych sprawach jednoznaczny, stanowczy, ale był sprawiedliwy. I to wybrzmiało w przemówieniu do biskupów amerykańskich. Bardzo często się odwołujemy do tego w 2002 roku, kiedy Ojciec Święty wezwał biskupów amerykańskich sprawa dotyczyła tych nadużyć. Tam z tego była ta stanowczość, tam pokazał tą stanowczość, ale zarazem sprawiedliwość. Chodziło o to, by w stosunku do faktycznych sprawców być stanowczym, ale nie można było, trzeba było być ostrożnym, czyli pochopnie nie oceniać, każdą rzecz sprawdzić. Dzisiaj wygląda to tak, że po prostu rzuca się podejrzenie i już ten człowiek, na którego rzuca się podejrzenie, jest uważany za sprawcę. Tam było zupełnie inaczej. Ta procedura kościelna u Jana Pawła II, ona jak gdyby finalizowała się po wyroku. Bo Kościół nie ma możliwości, instytucje kościelne nie mają możliwości przeprowadzenia rzetelnego śledztwa. Nie mają policji, nie mają śledczych, nie ma czegoś takiego. Więc tą wyrocznią był sąd cywilny, były struktury cywilne. I dopiero po ustaleniu stanu faktycznego zaczynały się procedury kościelne. Nie odwrotnie. Natomiast dzisiaj zrobiono odwrotnie. I cały paradoks polega na tym, że instytucje powołane do ścigania tego rodzaju przestępców nie ścigają tego rodzaju przestępstw w środowiskach, chociażby medialnych, aktorskich, prawniczych czy politycznych, czego mieliśmy przykład w Belgii, a ścigają tego rodzaju przestępstwa w kościele. To jeszcze, jeżeli są takie przestępstwa, słusznie, że ścigają. Natomiast wymaganie od kościoła i od instytucji kościelnych, by ścigał takie czyny, jest nieporozumieniem, bo kościół, instytucje kościelne nawet nie są w stanie, nie mają tylu środków, tylu instrumentów, by ustalić stan faktyczny. Są też takie zarzuty, że Jan Paweł II nie mógł nie wiedzieć. Czy jedna osoba może wiedzieć, co dzieje się w kościele na całym świecie? To są takie slogany medialne, jak ja tu mówię. Nie mógł nie wiedzieć. No proszę mi to wyjaśnić. Tak samo jak w oskarżeniach. Często pada takie sformułowanie, miał zrobić to, miał zrobić tamto. Miał dopuścić się takiego przestępstwa, miał uczynić to czy tamto. No to miał czy zrobił? Bo to jest duża różnica. Jeżeli sugeruję, że miał to zrobić, to znaczy rzucam pomówienie. Bo ja, jeżeli jestem dziennikarzem, to stwierdzam, że zrobił to i to jest potwierdzone, albo tego nie zrobił.
Dzisiaj operuje się tego rodzaju sloganami, nie po to, by ustalać prawdę, by przekazać publiczności stan faktyczny, czy informacje o stanie faktycznym, tylko po to, by oczernić daną osobę. Kiedy ja słyszę coś takiego, że miał coś zrobić, czy czegoś nie wykonał, no to już jest sprawa podejrzana. Chciałbym wrócić do tego młodego pokolenia, o którym pan wspomniał trochę wcześniej podczas naszej rozmowy. Jeszcze przed tymi medialnymi atakami oskarżającymi czy stawiającymi jakieś zarzuty wobec Jana Pawła II wokół samego papieża Polaka w mediach społecznościowych, w internecie, wytworzyła się trochę taka atmosfera... nie wiem, jak to właściwie określić, ale po prostu Jan Paweł II był w jakiś sposób parodiowany, wyśmiewany przez użytkowników internetu. Stał się trochę takim internetowym memem. Nie wiem, czy pan widział kiedykolwiek memy z Janem Pawłem II. Naprawdę w ostatnim czasie są dosyć popularne w internecie. Co niepokojące, parodiowane czy wyśmiewane w jakiś sposób są symbole tego pontyfikatu, także symbole śmierci, na przykład godzina, w której zmarł Jan Paweł II. No i pytanie, skąd się to wszystko bierze? Jak w jakiś sposób, czy da się w ogóle, jeżeli tak, to w jaki sposób na przykład temu przeciwdziałać? Czy jest coś takiego, ja zacznę troszeczkę odpowiedź z drugiej strony. Jest coś takiego, że spójrzmy na tą rzeczywistość, na przekaz medialny i tą rzeczywistość, w której się obracamy. Młodzież, nie tylko młodzież, ma tak zwanych swoich idoli. I nie są to idole, którzy pochodzą z tego pokolenia, czasami mówimy o żołnierzach wyklętych i o innych, z innych pokoleń. I w wielu wydarzeniach uczestniczy młodzież, oddaje cześć, oddaje szacunek tym ludziom. Dlaczego? Dlatego, że przekaz medialny, oni ich nie znali, ale przekaz medialny zdążył ich przekonać do tego, że ci ludzie są wielcy, ci ludzie mają swoją wielkość. Ja myślę, że tutaj jest pewnego rodzaju zaniedbanie. Zaniedbanie nasze, z naszej strony, polegające na tym, że praktycznie pontyfikat Jana Pawła II myśmy zakończyli w 2005 roku, a później sporadycznie przypominamy z okazji kanonizacji, beatyfikacji i tak dalej, święta Jana Pawła II 22 października, Dzień Papieski i tak dalej. Cała reszta nie istnieje. I to jest problem. Proszę zobaczyć. Kiedy pojawił się temat żołnierzy wyklętych, nawet periodyki na ten temat się ukazują, pisma o żołnierzach wyklętych. Czy my mamy jakiekolwiek pismo poświęcone Janowi Pawłowi II? A przecież to jest nasze dziedzictwo narodowe. My nie mamy większej historii w XX wieku niż Jan Paweł II. Gdzie mamy programy telewizyjne, gdzie mamy filmy, gdzie mamy czasopisma poświęcone Janowi Pawłowi II? Jak ta młodzież, która nic nie widzi, nic nie słyszy na ten temat codziennie, a powinna słyszeć codziennie. To ja tak tylko trochę wtrącę, bo to właśnie jest trochę taki paradoks, ponieważ no niektórzy wskazują na to, że mówiąc tak trochę kolokwialnie, że Jan Paweł II jest wszędzie, tak? Bo mamy skwery Jana Pawła II, ulice Jana Pawła II, szkoły imienia Jana Pawła II i w tej przestrzeni publicznej cały czas ten Jan Paweł II gdzieś nam towarzyszy, ale tak naprawdę młode pokolenie niewiele o nim wie. Oczywiście. No, jeśli widzimy na pomniku, to bardzo dobrze, że stawiamy te pomniki, bo ten pomnik jednak zawsze komuś przypomni. To dobrze, że są plakaty, że są obrazy, że jest ten Dzień Papieski, są inne okoliczności, gdzie można przypomnieć Jana Pawła II. To bardzo dobrze. Ale kto z tych młodych ludzi na lekcjach, na katechezie przyjrzał się bliżej chociażby jakiejś encyklice papieskiej? Raczej się tego nie robi, a powinno to być. Powinno to być w programie. Ja nawet kiedyś w rozmowie z jednym z ministrów mówiłem, że proszę pana, w programie szkolnym powinien być przedmiot Jan Paweł II, czy dziedzictwo Jana Pawła II, bo to jest nasza historia, nie tylko historia, to jest nasza teraźniejszość i to jest nasza przyszłość. Myśmy o tym zapomnieli. Delikatnie mówiąc, zapomnieli. Myśmy to przeoczyli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Proszę zobaczyć, że kiedy zakończył się pontyfikat Jana Pawła II, od razu, miesiąc później, rozpoczęły się ataki na osoby z jego bliskiego otoczenia. Miesiąc po śmierci Jana Pawła II. To był sygnał, że ten marsz będzie kroczył dalej.
Myśmy na to nie odpowiedzieli. Myśmy nie odpowiadali na tych jego najbliższych współpracowników, nie próbowali wyjaśniać, tylko ktoś rzucał oskarżenie, wszyscy się rozbiegali ze strachu, nikt nie stawał w obronie. Później to szło dalej. I to jest chyba teraz zobowiązanie tych wszystkich, którzy pamiętają jeszcze pontyfikat Jana Pawła II, że póki jeszcze są, póki pamiętają, to mogą dać świadectwo tego, jak, co mówił, co przekazywał. I myślę, że tak możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim Państwa gościem był publicysta Sebastian Karczewski. Dziękuję za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.